Siemanko, 5:20. Dziś mamy poniedziałek, 28. Wstałem rano, 5:00. Zrobiłem sobie kawę. No i niedługo będę pakował towarzystwo. Na lot. Na Siewnicę znowu. Ten feralny lot, co mi w tamtym roku zginęło bardzo dużo. No i będę wiedział, czy są wszystkie, jak będę je pakował wtedy. Bo tak to zobaczcie, wreszcie się tu ogarnicie, czy to, czy coś zginęło. No nie za bardzo można. A co najlepsze? O, widzicie tego pocztowego tam siwka takiego w kącie? W kącie, no wprost. W kącie to nie ten. No wprost. No to jest ta przybłęda, co puściłem razem z nimi. Nie ma, ona za dwa dni chyba latała mnie. I zobaczcie, że ona przyleciała. Tu jest oczywiście mohikanin, też wrócił. Przyprowadziły parę sztuk jakichś. Ojciec mówi, że się działo coś. Jakieś pocztowe. No i sąsiad złapał całą parę Budapesztów. Mówi, że pocztowe przyprowadziły. Spędził i do niego wpadł. Także ciemna, bo jest troszkę. O 6:00 wypiję sobie kawę i o 6:00 wyjadę. Także Krystian, wstawaj. Siewnica, dobry klimat, dużo gołębiarzy, duże kupy. Ale może o 6:00 wszyscy będą spać. Budzimy się. Tu pójdą te dwa regały, takie, że tak powiem, regał jeden. To i to do usunięcia. Tu będzie przejście. Wszystkie będą wchodziły jednym okienkiem. Tylko się jeszcze zastanawiam, czy tutaj coś nie zrobić, ale to będzie zaraz za mała. Ten gołębniczek się zrobi taki mały. A, miałem wam pokazać, czy coś wpadło. Tata złapał, tata to jest dobry. Tatę można nazwać łapaczem. Tata jest dobrym łapaczem, zobaczcie. Tu po prawej stronie takie coś. Chyba bocian to będzie. Budapesztański. Już zaraz będzie w parze z Pantoszem, bo już tu huczy. Tata mówi, zobacz, winera jakiegoś tam złapałem. No brzydki jakiś, mówi, taki długi dziób trochę ma. Taki troszkę dziwny. Chyba od młodych, bo ma takie coś dziwnego. Przy dzióbku, jakby karmiła młode. Wypuszczę lot brata. Niech sobie już od rana skubią. Bardzo dobre jajeczka ma. Najlepsze jajka, jakie są tu w okolicy. Masz już kota, słyszę. Prowadzi za mną ciągle. Jak tu jestem. O. Biegną. Kury są śmieszne. Asioł. Tu mają swój wypuścik. Są szczęśliwe kurki. Dzisiaj robię drugą część ściany. Tą tu przy oknie. I ten kawałeczek tutaj. A, no tu jeszcze muszę podmurować takie. O, jeśli to tam. Tu drzwiczki wywalę. Może nawet dziś. Chociaż powiem wam, że ten tykowanie długo się schodzi. Ciężka praca. Boli mnie lewe biodro. Prawa ręka. Spuchnięta jak w dobrym treningu. No.
podrapane. Gabinet będzie się szykował. Na tej ścianie będą cele. Jeszcze dużo pracy. Jeszcze pomaluję to wszystko na biało, wybiałkuję. Sufit też prawdopodobnie. Sporo pracy jeszcze. Słucham cię, chodź. Chodź tutaj szybko. Szybko chodź. Boi się trochę tu w obcym miejscu. Chodź tutaj szybko, no. To jest moja koleżanka, tak. Tak. No dobra, zbieramy się. Idziemy pić kawę. Sąsiadów trzeba pilnować. Łukasz rano ganiał. Teraz przed chwilą zaczyna się, godzina jakaś 5:30. Ale już są tam gdzieś w dole. Górą chodzą pojedynki takie. O, tu jest jakiś. Nie wiem co to jest. Obcy. Może Łukasza jakiś. Na pewno jego. A ten bocian to jego. Wczoraj ojciec go złapał. No to dzisiaj trzeba było przypilnować, ale te moje padliniarze to nie będą chodzić. Sąsiedzi rano ganiają przed pracą, co mnie już nie ma. Potem ich nie widać już. No i po wszystkim. Powiem wam, że rano jakoś chłodno jest. Pocztowe czekają. Muszę otworzyć. Dam wodę. Już nic nie ma. Górą jest bardzo, bardzo wysoko. Jakiś biały. Ma parę takich właśnie wystrzałów, co tak co soku je potem zbiera. Widać jak się błyszczy. Ale jest bardzo wysoko. O, tu jest drugi. Troszkę niżej. No ale takie to są nie do złapania głębi. Byłem u Darka. Dzisiaj powtórka z rozrywki u Krystiana. Zobaczymy. 46 sztuk. No wczoraj wszystkie wróciły, bo nawet policzyłem 47. Nie wiem, może mi się coś pomyliło. No i jestem. Krystian ma gdzieś tam gołębnik. A widać go, zobaczcie, jestem. Tu jakieś pocztowe chodzą. Krystian jest w domu, bo rozpuszczony. Oj, zepsuł mi się zamek. No, 46 sztuk prawdopodobnie. No i ten siwy, co wrócił. Młody, zobaczcie, jest. Staruszek też jest tu. Krystiana, młode Budapeszt. Zaraz mu je porwą. Godzina jako 7. Poszły. Nad samym gołębnikiem. No, z pocztowymi się zetną tymi.
Już teraz wpadł. Już Budapeszty wpadły. Teraz będzie dobrze. Jest Krystian. Mało jakoś pędzi. Padł ścinę z pocztowymi. Rwał się. No jeden został. O, dwa do niego sklepują. Tygrys został. 8:24, przyjechałem do domu. Trochę porozmawiałem sobie z Krystianem. Gołębie są, ale ile? Nie wiem. Nie wiem ile jest, ale jest sporo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zaraz policzę, będą wchodzić może. No na pewno wszystkich nie ma. 34 naliczyłem. Ale one też się rozleciały, gdzieś tutaj wszędzie są. No, pogodę miały dzisiaj ładną. Zleca się. Tam dały ścinę właśnie z tymi pocztowymi. I trochę tam zatrzymały, ale tak zawsze jest. O, ten był właśnie w tych pocztowych, tygrys. Myślałem, że on zginie, ale mu się przyszło. No tak, jak odjeżdżałem, to jeszcze tam chodziła. Przyjechałem, to już jest tygryska. Na wieczór jej policzę jakoś. Teraz idę sobie zjeść śniadanko i biorę się za robotę. A tego młodego nie ma, widzę. O. Pocztowego bez obrączek. No dobra, potem policzę. Siewnica odczarowana, ostatnia sztuka zeszła się. 10:03. Po tygrysach. Tamtoroczna. O Jezu, 2020. Samiczka. Także siewnica odczarowana.